No, siemaneczko wszystkim. Dzisiaj chciałem wam pokazać moje dwa gatunki kanny. Nie chodzi o to, żeby wam pokazać, jak kwitnie, tylko bardziej chciałem wam pokazać, jak wyglądają nasiona. Jak kanna wytwarza nasiona. No i oczywiście chciałem powiedzieć, że no, nie wszystkie gatunki kanny wytwarzają nasiona. Niektóre tylko wytwarzają te torby nasienne i nic w nich nie ma. Tutaj akurat jest kanna Wyoming. Ona jest pomarańczowa. No i zobaczymy. Wstrzymam się jeszcze, aż urosną te torby nasienne. One są gotowe dopiero jak już są takie pękate, brązowe i zaczynają pękać tutaj w tych miejscach. Mam drugą kannę, taką, to jest bodajże kanna prezydent, przejdziemy do niej. O, to jest właśnie ta kanna czerwona, ognista. Kolory ma super, no, tylko że ona tu już też przekwita. Rośnie bardzo fajnie, bo co chwilę puszcza nowe pędy. Kanny w ogóle kwitną cały sierpień i wrzesień. Bardzo wdzięczne, ładne roślinki. Jakie piękne kolory liści. O, tutaj widzicie kolejny pąk. Kwiaty naprawdę są super. No ale nie o tym. Tutaj mamy właśnie jedną taką torebkę nasienną. Ja ją zerwę, żeby wam pokazać, jak wyglądają dojrzałe nasiona. Nie wiem, czy to mi się jedną ręką uda, a nasiona dojrzałe nie mogą być ani zielone, ani brązowe, ani zielone, ani takie jasno brązowe, one muszą być prawie czarne. O. Widzicie? To jest akurat kanna, która wytwarza nasiona. Tak wyglądają nasiona kanny dojrzałe, tak? O, tutaj w tym worku nasiennym. Nie wiem, czy to widać w środku nasionko. Może podejdziemy do stolika i na stoliku wam pokażę, będzie łatwiej. Tworzymy o z takiej torebki nasiennej. Zaraz zobaczymy, ile będę miał nasionek. No, wygląda, że będzie sporo. No i takie nasionko oczywiście wysiewamy na wiosnę. Do doniczek. Już jest pusty. Zobaczcie, jak mnie obdarzyła nasionkami. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O. Super. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.